Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Kopalnia. Witam was w nowym odcineczku, jak pamiętacie musimy teraz zagonić kopacze do roboty. Ogólnie to udało mi się znaleźć kilka takich rzeczy związanych z tą modyfikacją. I chodzi o to, moi drodzy, że tak, pierścień Brandyka, tak jak dobrze myślałam, jest po prostu w jaskini poniżej z tymi pełzaczami, więc będziemy musieli się tam udać. Jednakże to jeszcze nie teraz. Przez te czarne obszary możemy normalnie przechodzić, nie muszę przeskakiwać. One po prostu są zbugowane, można by powiedzieć. Jeszcze się upewnię, czy na pewno mogę. Tak jest, normalnie możemy przez to przejść. Jeżeli chodzi o ten tak zwany obszar podwodny, można powiedzieć, to jest to totalny przypadek, jest to błąd, który nie został wyeliminowany po prostu. Więc musimy sobie najlepiej właśnie wtedy poradzić F8. Po prostu. Bo inaczej nie jest to aż takie proste. Przynajmniej gra nie podaje żadnego, znaczy gra, poradnik, czy tam osoby odpowiedzialne za tłumaczenie nie mówią nic szczególnego. Ja aktualnie punktów nauki mam 0. Moglibyśmy sobie zainwestować w wydobywanie płytek z pełzaczy. Ale nie wiem, czy ma to sens. Dobra, ten chleje to mnie już nie interesuje za bardzo. Wiedziałam, że mnie zagada w momencie, gdy się napije. Ale mnie to interesuje jakiś inny kopacz. Musimy ich wszystkich wysłać oczywiście do roboty. Więc mam nadzieję, że większość uda mi się zrobić. Zaraz wejdziemy do tej głupiej jaskini, która jest lekko zbugowana. Miejmy nadzieję, że sobie poradzę za pomocą... O! Możemy tego do wydobywania zmusić. Okej, czyli widzę, że tych stojących takich możemy chyba wysyłać do kopania. A nie, to był normalnie jakiś wyjątek. Dobra. Okej, fajnie. Moi drodzy, nie wiem, czym dzisiaj się będziemy konkretnie zajmować. Ciężko mi powiedzieć. Ale miejmy nadzieję, że uda się zrobić coś fajnego. Może uda nam się dzisiaj iść na te pełzacze? Może by to nie było aż takie głupie. Sama nie wiem. Tutaj mamy ten zbugowany obszar. Zaraz się tutaj... Co jak się stanie, jak wezmę K? I teraz F8. Podobno F8 miało niby działać, ale nie działa. Dobra. To się w takim razie wczytajmy. No tak jak mówię, tam może być problem z tym, żeby się dostać. Tam coś leży. Literką K widzę, że szło całkiem nieźle. Więc spróbujmy się tutaj dostać za pomocą K. Krzesło, strażnik, strażnik, jakieś krzesła, piekielniki, gorzki chleb. Tam jakaś książka leży. Nauka o truciznach. Proszę bardzo. Dobra. No i pięknie. Teraz możemy wyłączyć Marvina. Jak widzicie, nie było tam nic ciekawego oprócz tak naprawdę trucizn. Ale ciekawa książka. Tom drugi, Nauka o truciznach. Napisał Fortuno, nowicjusz. Ponadto, chociaż nie jest to dokładnie zbadane, zatrucia powodują też niektóre grzyby. Rosną głównie w kopalniach i w większości przypadków, jak w starej kopalni Corinis, nie są do końca zbadane. Niektóre grzyby mają efekt odurzający silniejszy od bagiennego ziela. Niestety wielu ludzi zmarło po zjedzeniu surowych grzybów. Dla właściwego przygotowania powinno one być odpowiednio przyrządzone. Następnie zagotowane na silnym ogniu. Głównymi ekspertami w przygotowaniu grzybów są Psidon ze starej kopalni i Kondron, czy Kondra z wolnej kopalni. Potrafią nawet przygotować mieszaninę grzybów z bagiennego ziela. No dobrze. Tutaj, jak widzicie, wszyscy kopacze już pracują. A ty co robisz, powiedz mi? Dlaczego ty tak stoisz i nic kompletnie nie robisz?
idź sprzątaj. Widzę, że część kopaczy albo się nie stosuje do tego, co mieli robić, albo po prostu nagle w pewnym momencie stoją i nic nie robią. Powinniśmy się podobno potem też przespać. Ogólnie. Dobra, tutaj każdy już coś robi. Dobra, to co? Może się wrócimy teraz w stronę Jana. Może już będziemy mogli mu powiedzieć, że kopacze się wzięli do roboty. Tych oczywiście z imionami nie mogę ruszyć. Nie wiem dlaczego, jest to niewykonalne. Wolę robić i takie w piątki, jak tutaj przechodzę między tymi ścianami. Dobra. Kopalniane grzyby to tam są nam niepotrzebne za bardzo. Jeżeli chodzi o brzytwę węża, to nie udało mi się znaleźć odpowiedzi, gdzie ona się znajduje. Tak jak wam mówiłam, pierścień spadł faktycznie do jaskini, tak jak podejrzewałam, więc to jest akurat rzecz pewna. W ogóle śmiesznie, że oni sprzątają, nie? No nie mam pytań. Ale przynajmniej wszyscy coś robią. Tam są jeszcze jacyś kopacze na górze. Tutaj przyszli jacyś nowi, widzę, bo ci się modlą. Znaczy ten jeden się modli, a tamci dwaj jakby... A przecież byli tutaj kopacze, czy nie było? Jestem chyba jakaś głupia. No dobrze, nieważne. Tam jeszcze mamy kilku kopaczy, mogłabym się też tam przejść. Bo tu widzę, że wszyscy wszystko raczej robią. No to w takim razie wejdźmy i jeszcze zagońmy tamtych do pracy. Zobaczymy. Tam jest jeden czy dwóch kopaczy? Chyba dwóch. Zaraz to ogarniemy. I wrócimy sobie do Jana. I zobaczymy, co Jan powie. Także no. Robimy ruch w kopalni. Wyślemy jego też do roboty. Weź się może pomódl. Dobra. W sumie mogłabym sobie zejść tym chamskim sposobem, ale już zejdę ładnie po drabinach. Niech będzie, że się słucham. Dobra. Nie wiem, czy nie będzie to moment odpowiedni, żeby właśnie udać się w te miejsca, gdzie są pełzacze. Nie wiem, na ile jesteśmy w stanie sobie jakby poradzić z tym. Ale raczej całkiem nieźle. Tutaj wszyscy też pracują. Tutaj jest też jeden wielki ruch. Hans, gdzie ty, wąż, możesz mieć tę swoją brzytwę? To jest bardzo dobre pytanie. Ja strzelam, że ją gdzieś zgubiłeś tutaj. W okolicy, ale... Ile w tym prawdy? Nie wiem. Chodźmy do Jana. Aha, jesteśmy teraz na samej górze. Dobra. Czy Jan już będzie ze mnie zadowolony? Nie. Czyli chyba faktycznie musimy się przespać troszeczkę. Dni. Sprawdźmy jeszcze dziennik. Dowódca, pierścień Brandika, brzytwa, wstrząsy. To wiecie co, może chodźmy w Kimę. Łóżko jest właśnie tutaj gdzieś na dole. O, tu jest kolejna deska. Niestety już nie mogę ich przybijać. Niestety. Dobra, prześpijmy się w takim razie z dwie nocki i spróbujmy iść do Jana. A oprócz tego, może... Co by tu już zrobić? Nie wiem. Musielibyśmy iść po ten pierścionek, tak naprawdę, bo naprawdę, jeżeli chodzi o brzytwę, to ja naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ona mogłaby być. Tu jest Hans, tu chodzi kucharz, tu jest wąż. Brzytwę to albo moim zdaniem zgubił gdzieś tu, albo no nie wiem gdzie, no bo gdzie mógłby zgubić, kurde, mać brzytwę, nie? Kiedy on raczej się cały czas kręci w jednym miejscu. Bez sensu. Dobra, czy Jan już jest ze mnie? Tak, witaj! Witam, o co chodzi? Ponownie przemyślałem sprawę z tymi kopaczami. Gnębienie ich moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Z pewnością powinniśmy zastosować bardziej ludzkie metody odwrócenia uwagi od problemów zawalonej kopalni. Wpadłem na idealny pomysł. Zorganizuję walki na cześć wielkiego komandora, który nas wkrótce stąd uwolni. Naprawdę to podniesie ich na duchu. A co to za komandor? Niebawem się dowiesz.
Pierwsza walka rozpocznie się tam, na placu przed magazynem. Stanę przeciw Ashganowi. Po otwarciu walkę myślę, że mógłbyś kopaczom zorganizować kilka potyczek dla rozrywki. Z przyjemnością. Okej, okay, czyli znowu badanie. Łopanie tam się już rano odpaliła. Znowu łażenie po całej kopalni i ogarnianie tego. No. A, bo mi postać sama tutaj idzie. O, widzę, że to tak specjalnie. Ashgan jest nieśmiertelny. Jak myślicie, jak to sobie wezmę? Haha. Jezu, jaka jestem okropna. Okradłam Jana. Okej, teraz widzę Aaron. Co to miało być? Dostał to, na co zasłużył. Weź jego broń i pancerz, Aaron. Od teraz będzie wydobywał rudę. Aaron został nowym dowódcą strażników. Okej. Hej, stary. Okej, widzę, że nic ciekawego. Czy ja mogę... Ashgan. Ashgan nie miał nic ciekawego przy sobie. Aaron. O, mogę się, widzę, zmierzyć z Aaronem? Chyba głupie. Będziesz walczył ze mną? Nie słyszę, co, nie wiem, co on mówi, nie? Co się jeszcze okaże? Spotkamy się na arenie. Że teraz, w tej chwili? No to pokaż, na co cię stać. O, walka na arenie przegrana. Jak to jest, że Aaron nic nie dostał? Jaki on jest pijany w sztok. Co to jest? Weź to, rak, wstawaj, bo robisz siarę. Niewykończony miecz. Walki na arenie. W walce na arenie stanę naprzeciwko Aaron. Nowi i przegrałem. W pierwszym boju jestem w stanie przeciw Ashganowi. Resztę innych walk mam zorganizować sam. Okej. Okay. Czyli bawimy się teraz w arenę, mam rozumieć. O, teraz mogę sobie założyć miecz bojowy, który ukradłam chyba Janowi. Tutaj są zwykli kopacze, raczej oni... A ty co się tak sapiesz? Okej. Okay. Oni raczej nie będą chętni do tego, żeby cokolwiek robić. Tutaj jest Victis. Widzę, że też mogę z nim walczyć. Aktualnie to ja nie mam życia, więc wypadałoby coś zjeść. Także zróbmy to. Jeszcze jabłuszko. Krucze ziele to tam do many. Chleb. Dobra. F5 i zobaczymy. Kurde, nie chcę nauki akrobatyki. Chcę walczyć ze mną. Czekam na ciebie na arenie. Powiedz, kiedy zaczynamy. Okej, okay, no możemy chyba spróbować. Zrobię sobie stały zapis. Zobaczymy. Za Gomeza. Zaczynamy. Dobrze, zaraz oberwiesz. Wow, udało mi się go pokonać. Chłopski miecz. No i po facecie, no. No i po facecie. Dobra, zjem te piekielniki. Bo dlaczego by nie? Zdobyliśmy nowy poziom, to dobrze. Akrobatyki się raczej nie będę uczyć, bo wątpię, że mi się przyda. Victis. Okej, okay, widzę, że sobie dłużej nie pogadamy. Widzę też, że jestem totalnym... No tak, ja nawet nie mam... Ja nie mam niczego praktycznie nigdzie. Odnośnie jeszcze informacji, nauczyciele. Siła, kowalstwo, skradanie, płytki, akrobatyka. Nikt mnie naprawdę nie nauczy lepszej walki bronią. No to może być kiepsko bardzo. Jan? Widzę, że muszę zorganizować jakieś konkretne walki.
Alberto? Chcesz stoczyć ze mną walkę? Ba, już idę na arenę. Wiecie co, możemy się pobawić z tym. Nie wiem, jak z wieloma osobami jakby... Mogę walczyć, pewnie z wszystkimi, jakimi się da. Dobra, zanim tamten przyjdzie na arenę, to może pójdę jeszcze pogadać tutaj z Ubertem. Znaczy Ulbertem. Tak czy inaczej wiem na pewno, że z nim nie mogę walczyć. Okej, widzę, że ten tupta bardzo powoli. Czy on... Tak, on stoi w miejscu, jak mam odpalny dziennik. Siła. Myślisz, że w siłę sobie dać? Chyba tak. Chyba tak. Widzę, że dzisiaj ten taki odcinek jest jakiś mało produktywny. Chyba pójdziemy po ten pierścień, wiecie? No to zaczynajmy. O, dobra. Dobra, przegrałam z nim. Nie ma co się przejmować, moi drodzy, tyle powiem. Tylko ja jestem taka wredna, że ich okradam. Oni mnie na szczęście nie okradają. Ajajaj. Ależ jestem mędą. Dobra, moi drodzy. Może pójdziemy sobie w spanko. Miecz bojowy. To moja brońka, nie? No na pewno moja. Dobra. To chodźmy w takim razie spać. I... Spróbujmy się przejść po tunelach. Co wy na to? Myślę, że możemy spróbować. Co prawda pełzacze też mocno mnie gryzą. Ale jestem już bardzo taka... Bardzo chciałabym już po prostu skończyć tego questa. Więc tak, najbliższe gniazdo mamy tutaj. Jednakże w tym miejscu, z tego co kojarzę, pierścienia nie ma, bo on jest po prostu w innym miejscu. Jednakże możemy tutaj też zajrzeć i zobaczyć, co się tutaj święci. Piekielnik. Dobra, możemy spróbować, co nam szkodzi. Sporo tutaj jest tych pełzaczy, nie powiem. Jeżeli by mnie zaatakowały pojedynczo... Niestety, ale one atakują mnie w grupie. Dobra, no nie idzie najgorzej. Co prawda trochę gryzą. Nie wiem, czy... Prawdopodobnie w momencie, gdy teraz sobie wybijam te pełzacze, to potem będę miała problem właśnie z tymi płytkami. Ale no, już mnie tak kusi to wybicie tego dziadostwa. Dobra. Okej, tam jest kolejny, ale co najciekawsze się niby na mnie nie striggerował. Dobra, no, teraz to było bliskie bardzo śmierci. Damy radę. Mam co prawda też mało tych rzeczy do jedzenia. Obawiam się, że nie powinnam tutaj tak po prostu sobie teraz łazić. Ale no... Jest to bardzo kusząca sprawa, żeby tutaj właśnie pochodzić i to wszystko wybić. Najwyżej tego później pożałuję i nie będę miała lepszej zbroi. Czy coś w tym stylu. Ale no, już mi się znudziło tam siedzenie w jednym miejscu i po prostu miło by było pozwiedzać coś nowego. Myślę, że podzielacie to. I nie tylko ja mam takie wrażenie. Okej, tu jest tylko bryłka. Dobra. Najwyżej, tak jak mówię, pożałuję, że wybijam te pełzacze. Tam możemy iść dalej. Ale no rozejrzymy się, czy czegoś tutaj na pewno nie ma. Tych pełzaczy jest tutaj sporo. Okej.
Pierścień. Czy to jest pierścień Brandika? To jest bardzo ważne pytanie. Tak, leżał w jaskini pełzaczy. Chętnie bym mu tego pierścienia nie oddała. Ale no, zadanie to zadanie. Fajnie by było to zrobić. Żeby to oddać. Możemy też iść do innych tuneli, ale no, nie wiem, czy to ma sens, skoro ten pierścień znalazłam. Zależało mi najbardziej na tym pierścieniu, żeby go po prostu oddać. W którym miejscu był Brandik? Aha, Brandik jest tam. A nie, Brandik jest wyżej, dobra. To zaraz pójdziemy do Brandika jeszcze. Tutaj też stoi jakiś kopacz. Może będę mogła coś z nim zrobić? Eddie? Nie. Eddie nic ode mnie nie chce. A Ray coś ode mnie chce może? Czy też nic? On mnie może uczyć skradania się. Skradanie się raczej też jest mi niepotrzebne, chociaż podkradanie się do kufrów jest bardzo fajną opcją, ale można się też skradać bez umiejętności skradania, że tak powiem. Dobra, wejdziemy sobie w takim razie w teleport raczej. O Jezus, mogę się nie bloczyć. Dziękuję. A Grimes, coś może z tobą? Nie, ty na pewno nie chcesz walczyć, jesteś już za stary. Na to, tu jest dół. To jeszcze tu, o. I zaraz sobie zejdziemy. W sumie to tędy będzie najwygodniej. Kopacz, Glen? Może coś z tobą? O, jeszcze Glena mogę wysłać do roboty. Idź może taszczyć rudę. Tego kopacza pewnie też. Tak, mogę ich jeszcze dalej wysyłać do roboty. Wiecie, no wolę zagadać, co nie? Fektos, raczej z tobą nie mam nic do pogadania. Dobra. Piekielnik. O! I krucze ziele. Krucze ziele jest chyba na manę. Nie zwróciłam zresztą uwagi na to jakiejś większej. Dobra. Twardzień. Ciekawi mnie bardzo, gdzie jest brzytwa tego węża jeszcze. Ten item też będzie mi chyba sens powiek. Po prostu... Dobra, a tutaj siedzi jeszcze Alep. Może z Alepem coś mogę? Nie. Ten kopacz? Dobra, niech pójdzie się, nie wiem, pomodlić, whatever. Tu jest jeden, kto... Aha, dobra, ci się modlą. Kopacz. Brandik. Oto twój pierścień. Dziękuję ci, weź te dwie mikstury jako dowód wdzięczności. Super. Dobra, czyli sprawę pierścienia mamy z głowy. Jeszcze sprawa tej jebanej brzytwy. Gdzie się wąż porusza? No, on cały czas chodzi koło kopca rudy. To gdzie mógłby zgubić brzytwę? Raczej ludzie przychodzą do niego się obcinać, a nie on chodzi do innych, więc... Opcja, że zginął, że zgubił to gdzieś w miejscu, gdzie kogoś obcinał, bo do kogoś po prostu z tą brzytwą poszedł, no nie ma sensu w tym wypadku. Dobra, przejdźmy w stronę teleportu. Tak będzie bezpieczniej zdecydowanie niż iść przez te knieje. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu też nic nie ma. Tu jest jakiś strażnik, tutaj są skrzynki, tu też nic nie ma, no kompletnie nic. Santino, ty jesteś kupcem. Oj, nic oprócz bycia kupcem nie robisz. No dobrze. Okej. No to spróbujmy się stąd wydostać teraz. No. Dobra. Tutaj raczej też tej brzytwy nie będzie. Kopacz. Siema. Dobra, chodźmy w takim razie w teleport i zejdźmy na dół. I sprawdźmy tutaj te okolice. Tutaj są tylko jakieś belki. Nic szczególnego. Tu za piecem tego nie ma. Tutaj koło tych dziadowskich beczek też nie ma. Tu jest łóżko, to nie. Tutaj są kolejne belki. Jednakże tutaj też nic nie ma.
No i tutaj stoi wąż. I tutaj jest strażnik, i tutaj są belki, plus pochodnia. Tu jest kucharz. No kucharz, po co miałby jego brzytwę? No dobre pytanie. Tu jest piekielnik. Tu jest garb, z którym nie mogę nic zrobić. I kopacz, którego mogę wysłać do pracy. Tutaj są... No dobra. No i tu mamy już kopiec rudy. I teraz może przejdźmy ten kopiec rudy wzdłuż i wszerz. Tam są grzyby po drugiej stronie, no ale raczej... Tu jest pochodnia. Tutaj jest dalej ruda. Tutaj jest krzesło. Dobra, no nie mam kompletnie żadnego pomysłu. Możemy udać się tutaj w stronę jeszcze tych pełzaczy. I coś poszukać, może jeszcze coś tu się znajdzie jeszcze. Dobra, pozbieram te piekielniki, pozwólcie, bo kopalnianych grzybów nie muszę. Przynajmniej na razie, ale piekielniki no to by wypadało. Żebyśmy się mieli też czym leczyć. Czy tutaj są jakieś pełzacze? Są jeszcze pełzacze. Dobra, dawaj pełzaczu. Dobra, zrobię F5. Fajnie, że one się tu pobagowały. Dobra. No to w takim razie widzę, że wchodzimy w głębiej i odkrywamy. Kopalnianych grzybów, tak jak mówię, nie zbieram. Może tutaj coś znajdę na górze. Coś tu jest? Kompletnie nic. No dobrze. O, tu jest jeszcze jeden pełzacz. Jakiś stół alchemiczny też widzę. No i pięknie, znowu kolejny poziom. Czysty alkohol. Pełzacz. Rtęć, okej, okay. Ciekawe rzeczy widzę. Napój. Krucze ziele. Płyta pancerza. Tutaj nic nie ma. Wiecie, też uznałam, że może tutaj pochodzę, bo no nie wiem, może te pełzacze po prostu jakimś cudem te brzytwę wzięły, łomotacz. O, fajnie, znaleźliśmy broń, prawdopodobnie lepszą od naszej, ale zaraz się przekonamy. Tu jest jeszcze rtęć, menzurka, rtęć kolejna, stół alchemiczny. Ja na razie raczej nie skorzystam z tego stołu. Mogę destylować dwa razy wino. Nic mi to raczej nie da. Widzę, moi drodzy, że zbliżamy się powoli do końca odcinka. Więc myślę, że za chwilę faktycznie skończę. Dobra, odwiedziliśmy kolejny korytarz. Z tego, co mi się kojarzy, to został nam tylko jeden jeszcze, albo dwa, gdzie mogą być pełzacze. Dobra, tu jest jeszcze piekielnik, to zbiorę. Bo już tego naprawdę jest niewiele. Już większość miejsc udało nam się obejść. No i co? Tam już dalej nie ma żadnego gniazda. To może jeszcze, wiecie co, przejdziemy się tu. Tutaj byliśmy... Tak, nie byłam jeszcze tylko w jednym gnieździe. I ono będzie bardziej tu po środku. A konkretniej ono będzie... w tamtym miejscu. To było tam, gdzie wymienialiśmy tego strażnika, więc od razu sobie w ramach zakończenia jakby odcinka tam zejdę, a może nawet jeszcze dzisiaj uda nam się tam wejść, byłoby miło. Tutaj już dzisiaj byliśmy. I tutaj kawałek dalej jest kolejny korytarz, bo tam na dół, no tam już dalej nic nie ma. Więc wiecie co? Myślę, że zrobię troszeczkę dłuższy odcinek i po prostu uda mi się może jeszcze zbadać ten korytarz. Tam widzę, że też jest sporo pełzaczy. Z tobą mogę handlować.
Zobaczymy, jak tutaj mi pójdzie z tymi pełzaczami. One tam są na dole. Ja bym wolała do nich tak ostentacyjnie nie schodzić. Aha, bo tam są te takie jakieś zmutowane te pełzacze, dobra. Jezus, tylko nie spadnij, błagam. Byliśmy tutaj, już nie pamiętam po cholerę ja tu przyszłam, ale po coś tu byłam. Mamy łuk, więc moglibyśmy te pełzacze namierzyć i zobaczyć, co to jest za cholerstwo, bo one wyglądają paskudnie. Myślę, że nie bez powodu. Pełzacz mutant. No dobrze, fajnie. Podejrzewam, że nie jestem w stanie sobie z nimi poradzić. Wiecie co? A gdybyśmy sobie tak zeskoczyli niżej. One raczej tu wejść nie powinny. Czy jestem w stanie takiego pełzacza mutanta ustrzelić? Tak, jestem. Natomiast nawet jestem w stanie mu zrobić co nieco. Natomiast no one są... Ciekawi mnie, jaki damage by im wszedł z miecza. Gorzej, że ja się tutaj trochę tak wrąbałam, potem będę musiała stąd Marvinem wychodzić. O, fucken, on tu może wejść, dobra. Jakby mi się udało tego jednego ustrzelić tu, to by było fajnie. Zobaczymy, ile expa za takie badziewie. Oh my god. Pod warunkiem, że nie wyrzucę się ze strzał. Dobra, możemy zrobić chyba kolejny F5. One chyba mają jakąś też regenerację. Albo mi się wydaje. Okej, dobra. Pięknie, 170. Dobra, czyli widzę, że troszeczkę dłuższy odcinek dzisiaj zrobimy. Ja bym zeszła do tamtego pełzacza, wiecie? Ale się boję trochę, że on mi zrobi bardzo dużą krzywdę. I to za dużą, zdecydowanie. Czy tutaj coś jest? Nie za bardzo. Trochę się wkurzę, jeżeli się okaże, że przyszłam tutaj na marne. Krucze ziele. Z tego pełzacza coś jest? Tak, wnętrzności. Jak myślicie? Może go zaatakujemy najpierw z łuku? Może kiedyś trafię? Dobra, może nie będę strzał marnować. YOLO! O, jeez! Dobra, czyli widzę, że walka z nimi na bliski stan nie ma prawa bytu. Także... Szczególnie, że on mnie trafił, a ja jego ani trochę. Jakby mi się go tak udało... O, pięknie. Jakby mi się go udało właśnie... Pięknie. Może nawet uda mi się go zastrzelić. Gorzej, jak mi braknie strzał, nie? Miejmy nadzieję, że tego nie wykrakałam jakby. Widzę, że on dostał jakiegoś czegoś. Mam nadzieję, że jest głupszy od swego kumpla, albo identycznie głupi i tutaj po prostu nie wejdzie. Jakby tu wszedł, to chyba umarła. Dobra. Jest szansa, że go zabijemy. No dawaj. Pięknie. Dobra, mamy to. Super. To teraz możemy zbadać ten obszar. Okej. Okay. Czy tutaj coś jest? Złoże... O, złoże złota.
Czyli one widzę, że się urządziły w zajebistym miejscu. Rozdrabniarka oczywiście. Śmiesznie by było, gdyby ta brzytwa tutaj leżała, no nie? Naprawdę śmiać by mi się wtedy chciało. W ogóle najlepsze jest to, że tutaj kompletnie nic nie było oprócz tych zmutowanych pełzaczy. Ja na razie zadania nie miałam na te zmutowane pełzacze. A co mi się tu wyświetla? Aha, bryłka rudy. Na razie nic na nie nie było, tak jakby. Ale no dobrze, że tutaj przyszliśmy, bo mamy przynajmniej sprawę ogarniętą. Wow. Dobra, moi drodzy. Ja spróbuję jeszcze zagadać do tamtego gościa. Może on mi coś będzie w stanie powiedzieć. Tutaj nie będziemy szli drabiną, tylko tym bokiem, bo będzie wygodniej. Może będę mogła mu coś powiedzieć, że zabiłam te pełzacza na przykład. Gornadrum, coś chcesz może się dowiedzieć? Nie za bardzo. Dobra, moi drodzy, myślę w takim razie, że to byłoby na tyle na ten dzisiejszy odcinek. Udało nam się wbić 2 poziomy, czyli naprawdę nieźle. Myślę, że jeszcze... Oj, przepraszam, zanim skończymy, to pójdziemy się nauczyć siły. Wydaje mi się, że dawanie w co innego niż siła aktualnie nie ma sensu. Mija się po prostu to z celem. Możesz mi pomóc zwiększyć siłę? Jasne, że możesz. Plus 5. Plus 5. Nie ma chyba progów. Plus 5 i plus 5. Przynajmniej nie widzę, żeby były jakieś progi. Teraz mamy 68 siły. Bardzo ładna liczba. Podoba mi się. Dobrze, moi drodzy. Jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym zajmiemy się zadaniami, które nam zostały. Czyli walką na arenie. Przede wszystkim, bo to jest jedno z główniejszych zadań, które pcha nam fabułę do przodu. O wstrząsach chwilowo nie jesteśmy w stanie nic zrobić z tym zadaniem. A jeżeli chodzi o brzytwę, to kompletnie nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzach. Jeżeli nie wiecie, no to muszę sobie jakoś poradzić z tym zadaniem. Także, moi drodzy, jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do dawania po sobie łapki w górę, jeżeli film wam się podobał, oraz komentarza i do subskrypcji, jeżeli chcecie widzieć więcej. Także jeszcze raz do usłyszenia. Cześć!